Dzięki, Klaudia. Od razu lepiej. Witam Was serdecznie. Jak wiecie, w tym tygodniu organizujemy Tydzień Wielkanocnych Inspiracji. Mam nadzieję, że nie przegapiliście ani jednego odcinka. Dziewczyny miały naprawdę super przepisy. Dzisiaj kolej na mnie i ja pokażę Wam, jak zrobić ten oto wielkanocny tort. No to zaczynamy. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Jajka dajemy do miski miksera, dodajemy szczyptę soli oraz cukier i wszystko ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy również odrobinę wanilii. W tym czasie mieszamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia oraz kakao. Jajka ubijam cały czas na najwyższych obrotach i zobaczcie, jaka sztywna wyszła piana. Ubijałam je 15 minut. Dodajemy teraz zmielone orzechy. I mąkę wymieszaną z kakao. Delikatnie teraz mieszamy, ale nie za długo, żeby nie opadła nam piana. Wymieszaną masę przelewamy do tortownicy. Moja miała wielkość 21 cm. Wkładamy do nagrzanego piekarnika w 170 stopniach, musimy piec przez około 45 minut. Po upieczeniu całkowicie studzimy i wyciągamy z formy. Teraz musimy go przekroić na 4 równe blaty. Ten ostatni został mi troszkę grubszy i tak go już zostawiłam. Teraz ubijamy śmietankę kremówkę na sztywno razem z cukrem pudrem. Do osobnej miski dajemy serek mascarpone, przekładamy do niego 3 łyżki ubitej śmietanki i do śmietanki dodajemy teraz twaróg. Miksujemy.
Do mascarpone dodajemy teraz nutellę. I miksujemy. Na koniec dodajemy jeszcze orzechy. Teraz bierzemy pierwszy biszkopt. Ja zawsze zaczynam od tego górnego. W ten sposób będziecie mieli u góry równiuteńki tort, gdy użyjecie jako góry spodu biszkoptu. Teraz bierzemy 1/3 ciemnego kremu i smarujemy biszkopt. Na górę kładziemy teraz pokrojonego na plasterki banana. Pokrywamy teraz 1/3 jasnego kremu. No i teraz tak powtarzamy czynności, aż do ostatniego blatu. Przy ostatniej warstwie zostawiam sobie odrobinę kremu ciemnego i jasnego, żeby móc jeszcze posmarować boki i wierzch tortu. No i teraz widzicie, dzięki temu, że użyjemy spodu biszkoptu, będziemy mieli u góry równiutki tort. Teraz musimy go chwilę schłodzić w lodówce. W tym czasie przełożymy sobie resztki kremów do jednej miski i lekko wymieszamy, ale nie dokładnie, żeby została jeszcze taka struktura marmurkowa. Schłodzony tort wyciągamy teraz ostrożnie z formy. Będziemy teraz smarować boki. Tort przekładam sobie na talerz obrotowy, w ten sposób będzie dużo łatwiej. I teraz odrobiną kremu smarujemy część tortu i kartą cukierniczą gładzimy. Teraz jeszcze smarujemy wierzch tortu. Podkładkę bądź talerz czyszczę zawsze tak, że przykładam kartę cukierniczą i kręcę. I w ten sposób wszystko super schodzi. Do dekoracji potrzebujemy teraz czekoladowe jajka. Dużo czekoladowych jajek.
czekoladowe zajączki. Ten duży miał taką ładną kokardkę z dzwoneczkiem, więc tylko odwinęłam go z folii i założyłam mu z powrotem kokardkę. A teraz ukroimy kawałek, żeby zobaczyć, jak tort prezentuje się w środku. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i mogłam Was zainspirować. No i oczywiście przypominam, żebyście zerknęli na kanały dziewczyn. Czeka tam na Was mnóstwo wspaniałych przepisów, a już jutro czeka na Was Rita.